wracamy. Nie obawiamy się żadnych pieszych, rowerzystów. Nikt nam tutaj przeszkadzać nie będzie. I teraz na najbliższym skrzyżowaniu skręcimy sobie w lewo. Czyli jak możemy się tutaj ustawić, żeby skręcić w lewo? Po prostu przytulamy się do podwójnej ciągłej, tak? Dajemy sobie kierunkowskaz, żeby wszyscy za nami wiedzieli, gdzie my faktycznie jedziemy. Nie mamy nikogo sprzeciwka i spokojnie skręcamy. I od razu zwracamy uwagę na znak, czyli informuje nas o tym, że mamy drogę jaką? Jednokierunkową. Czyli to nie jest nakaz jazdy. Tak. I dodatkowo jeszcze strefa 30, czyli musimy sobie jechać spokojnie, spacerkiem. Jednokierunkowe cały czas powtórzenie, czyli ta jednokierunkowa cały czas jest. Widzicie, mamy tutaj różne skrzyżowania, wjazdy i powtórzenie jednokierunkowe następuje, czyli gdy będziemy skręcać w lewo, musimy przytulić się do... Tak jest, tutaj jak widać mamy parking, więc tu spokojnie musimy, mamy jakieś awarie jeszcze dodatkowo, czy nam się tutaj uda zmieścić. Mamy radę. No właśnie, troszeczkę niefortunnie tutaj, ale niestety ze wspomagaczami, czy bez wspomagaczy udało nam się tutaj spokojnie przejechać. Popatrzmy teraz na ciekawą tutaj sytuację i teraz mamy ostrzegawczy znak o tym, że ten za chwileczkę nastąpi droga dwukierunkowa i na tym właśnie skrzyżowaniu pojedziemy sobie w lewo. Czy ustawiam się do lewej? Nie, bo zostałam ostrzeżona o tym, że już to jest droga dwukierunkowa. Tu mamy również koniec strefy 30. Jeżeli byście zapomnieli, to niech Wam przypomni podwójna linia ciągła, która tutaj mówi o tym, że możemy się spokojnie ustawić, skręcając lewo właśnie przy osi. Dokładnie tak, popatrzmy. Z lewej strony obserwuję, czy tam nie ma nikogo, ale widzę, że będzie tramwaj. Jest to sens, żebym dojechała na środek drogi? No nie ma sensu, bo w tym momencie mogłabym komuś zostawić, więc nie wchajmy się, czekajmy spokojnie sobie tutaj. Ten filmik nagrywamy na życzenie naszego tutaj widza, który poprosił nas właśnie o to, żeby zrobić to skrzyżowanie. Popatrzmy, teraz patrzę na prawą stronę, czy nie ma nikogo, oraz patrzę sobie naprzeciwko, czy nikt sprzeciwko nie przyjeżdża i wybieram sobie swój ulubiony prawy pas ruchu. A mogę również lewy. Mogę też lewy, ale z racji tego, że pas jest z prawej strony, to robimy sobie to właśnie przy prawym pasie ruchu. I dalej jedziemy sobie na skrzyżowaniu w prawo. Popatrzmy, mamy warunkową szczeweczkę, czyli musimy się tutaj obowiązkowo zatrzymać. A dlaczego się zatrzymuje? Bo taki jest przepis. I zatrzymuje się. Przed nami mają czerwone. Oczywiście, zielone. Patrzymy sobie, czy nie ma nikogo. Zatrzymałam się do zera. Obserwuję sobie. Na sygnalizatorze jest zielony. Tak. Dla pieszych. Czyli warunek jeden spełniłam, zatrzymałam się, przypuściłam pieszych, ale puszczam jeszcze wszystkie samochody, które jedą z lewej strony. Czy mam się pchać teraz? Absolutnie nie. Jeżeli mam cień wątpliwości, czy zdążę, czy nie zdążę, to lepiej sobie poczekać. Znowu tak kolejny jest. Tutaj psikus. W momencie, gdy stoimy tam, zastanawiamy się, czy mogę jechać. Okazuje się, że możecie. Być może światło zamieniło się już na zielone ogólne, więc piesi na poprzecznej, w którą wjeżdżą właśnie, mogą zacząć wychodzić. Czyli to też mimo wszystko, że mam wolne, tak. Muszę jeszcze przyobserwować sobie właśnie przejście dla pieszych, tak żeby nikogo nie rozjechać. Super, dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy na kolejne nasze filmy. Do usłyszenia.